Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Fara oraz telewidzów, którzy poprzez transmisję, także wideo, w tym momencie rozpoczynają z nami przeżywanie pięknej uroczystości prymicyjnej. Moi drodzy, wczoraj w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu ksiądz arcybiskup Adam Szal wyświęcił nowych kapłanów. Dla nas to wielka radość. Dla nas to szczególny czas, bo dzisiaj dziękujemy za to, co Pan Bóg uczynił w sercu młodych ludzi, młodych mężczyzn, którzy zdecydowali się, że pójdą drogą życia kapłańskiego. 6 lat trwało to rozpoznawanie powołania. To czas formacji, to czas bycia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. To właśnie w seminarium kształtuje się to powołanie. To w seminarium to powołanie nabiera jakby nowego kształtu, nabiera nowego znaczenia. Ale też nie ukrywajmy, przecież powołanie rodzi się w domu rodzinnym każdego kandydata. I myślę, że to, co przed chwilą dokonało się także i w domu księdza prymicjanta Damiana Matusza, to było zwieńczenie tego wszystkiego, co przez całe swoje życie mógł doświadczać w tym rodzinnym domu. To był czas, w którym przede wszystkim wzrastał pod okiem swoich rodziców. Przecież każde słowo, każda myśl, każda rozmowa to nic innego, jak właśnie kształtowanie tego powołania. I przed chwilą w domu księdza Damiana Matusza odbyła się piękna scena, kiedy to rodzice błogosławią księdza prymicjanta w obecności najbliższych zaproszonych gości i w tym momencie zdążają już tutaj do świątyni, zdążają do tego miejsca, do świątyni pod wezwaniem świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa w Przemyślu. Oczekujemy tutaj już na przyjście księdza prymicjanta w procesji. To zawsze wzruszający moment, bo to taka już nowa droga, którą zmierza do kościoła. Dzisiaj w wielkiej pokorze, ale także i w takim zapatrzeniu w Jezusa Chrystusa, w zapatrzeniu także i w postać świętego Józefa Sebastiana Pelczara chce przeżywać tę pierwszą mszę świętą prymicyjną. Dzisiaj w naszej archidiecezji właśnie prymicje. I można powiedzieć, że są one jakby wielką radością dla nas, ponieważ cieszymy się, że mamy nowych kapłanów. Że mamy dowód na to, że można iść taką drogą, można iść drogą powołania i nie trzeba się tego bać. Wszystko bezpiecznie można przeżyć, jeżeli tylko zdamy się na wolę Pana Boga, jeżeli tylko się otworzymy na głos Boży i na działanie Ducha Świętego. Pięknie się składa, że te prymicje właśnie w uroczystość zesłania Ducha Świętego, że te prymicje w takim szczególnym czasie, kiedy Duch Święty dotyka serc tych, którzy wołają o Jego obecność. I w tym momencie, właśnie tutaj, w naszej parafii pod wezwaniem świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa w Przemyślu, zaczynają rozbrzmiewać dzwony. To w tym nowym kościele pięknym już za chwilę powitamy księdza prymicjanta. Dzisiaj na pewno tutaj bardzo uroczyście będziemy przeżywali to dziękczynienie za dar tego powołania, za każde powołanie, za wszystkich kapłanów i tych wyświęconych wczoraj w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, jak i tych wszystkich, którzy nam służą w naszej diecezji. Zapraszam Państwa do tego, by posłuchać dzisiejszej naszej transmisji, by także duchowo uczestniczyć w tej mszy świętej prymicyjnej, ale też może zachęcić innych, rozesłać tę wiadomość w różnych mediach społecznościowych, że taka transmisja jest prowadzona przez Radio Fara, czy to właśnie poprzez stronę internetową, czy przez kanał YouTube Radio Fara. Warto, żebyśmy dzisiaj zapromowali kapłaństwo.
bo ono jest piękne. To, co tutaj dzisiaj będziemy przeżywali, to będą też i chwile wzruszenia. Przecież ten kapłan, przygotowując się przez 6 lat, teraz będzie już stał przy ołtarzu, jako ten, który będzie sprawował najświętszą ofiarę. Na ten moment oczekiwał. Na ten moment czekała cała rodzina, czekała parafia. Z tego, co wiem, tyle modlitwy, tyle różnych zabiegów, właśnie tych duchowych przede wszystkim, by dzisiaj wspólnie razem świętować, by cieszyć się, że właśnie tu, na tym terenie, w tej parafii, właśnie Duch Święty postanowił, że wybiera sobie kandydata na kapłana. I tak właśnie się stało 6 lat temu. Pozdrawiamy rodzinę, pozdrawiamy tych wszystkich, którzy dzisiaj będą razem z nami w tej transmisji, a w sposób szczególny pana Józefa Matusza, który w tym momencie pewnie już oczekuje na transmisję. To tato naszego księdza prymicjanta, który właśnie w swoim pokoju, jako chory, cierpiący, właśnie będzie razem z nami. Panie Józefie, jesteśmy, modlimy się wspólnie razem i będziemy przeżywali te piękne chwile i cieszymy się, że także i Pan może być razem z nami w ten sposób i przeżywać mszę prymicyjną swojego Syna. Już widzimy, procesja dociera do kościoła. To nie jest daleka droga, ale widzimy już właśnie tę procesję jakże uroczystą, piękną, niesione sztandary w asyście liturgicznej służby ołtarza. Już za chwilę to uroczyste wejście do kościoła. Przywitanie właśnie w tym kościele i msza święta. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Będziemy razem przeżywali ten piękny czas prymicji księdza Damiana Matusza z parafii świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa w Przemyślu. Teraz przy drzwiach następuje powitanie właśnie prymicjanta.
dzieci, w tym dniu tak wielkim witamy Ciebie tutaj jak brata, bo to jest Twoja wspólnota, tu Twoje dziecięce mijały lata. Dumni jesteśmy, że pracownika Pan sobie wybrał z naszej parafii i dziś na swoje żniwo posyła Jezus, Zbawiciel, Gospodarz Boski. Radością wielką serce nam biją, wznosząc w niebo modły gorące, by swe promienie hojnie cisłało serce Jezusa dobroci słońce. Księże czcigodny, dziś święto Twoje, pragniemy złożyć Ci życzenia, byś był kapłanem według Bożej myśli, byś spełnił wszystko, co Bóg Ci nakreślił. Pamiętaj o nas w swoich mszach świętych i na patenę kładź parafię całą, abyśmy mogli wszyscy razem z Tobą w niebie wieczystą cieszyć się chwałą. W imieniu ministrantów, lektorów, scholi oraz młodzieży pragniemy wyrazić naszą radość i wdzięczność Panu Bogu za dar Twojego powołania. Przyjmij od nas, księże prymicjancie, najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, byś przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światłem i spotkanymi ludźmi, a Twoje serce niech przypełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi. On pokaże Ci prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem. Cieszymy się, że w dzisiejszy, tak wyjątkowy dla Ciebie dzień założyłeś komrze, którą wczoraj Ci ofiarowaliśmy. Niech na długie lata przypomina Ci naszą wspólnotę, w której sam wzrastałeś. Księże prymicjancie, powiem inaczej, jakże nam drogi księże Damianie. Przed wielu laty Twoi rodzice przynieśli Cię do świątyni, by włączyć do grona Kościoła Chrystusowego, abyś przyjął sakrament święty. Rozwijali w Tobie tę łaskę poprzez lata dziecięce, młodzieńcze, abyś odkrył to, co najważniejsze dla Chrystusa, być Jego sługą. Pan, by szafować sakramenty święte, by za chwilę po raz pierwszy sprawować w naszej parafii ten największy sakrament miłości, jakim jest Eucharystia. Kapłaństwo nie jest Twoim wyborem. Kapłaństwo nie może być sposobem na życie. Kapłaństwa się nie zdobywa, na kapłana się nie awansuje. Kapłaństwo otrzymuje się od Jezusa Chrystusa i Ty je otrzymałeś. On Ci je powierzył. On Cię obdarzył wielkim zaufaniem. Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. Nie tyle Ty wybrałeś Chrystusa, ale On wybrał Ciebie. Ty odpowiedziałeś na Jego wyzwanie. Jesteś wybranym przez Chrystusa. Jesteś wybranym przez Chrystusa do pełnienia specjalnej misji. W imieniu całej naszej parafii, witając Ciebie wśród nas już dzisiaj, jako kapłana przywołam słowa świętego Pawła. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wykaż błąd. Poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uczy świerzbioł. Będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim. Znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Pamiętaj, żeby będąc uczniem Chrystusa godnie sprawować ten urząd. Przed Twoimi święceniami wielokrotnie modliliśmy się o Twoją świętość. Współczesny świat, tak rozdarty przez walkę dobra i zła, że łatwo się zgubić. Bądź świętym kapłanem, wiernym Ewangelii Chrystusowej. Bóg, który Cię powołał, na pewno Ci w tym pomoże. Słowami Księgi Liczby na koniec powiem. Benedictat tibi dominus et custodia te ostendat faciem, suam tibi et miseratur tui, convertat vultum suum, ad de te et de tibi pacem dominus benedictat te. Szczęść Boże. Księże Damianie, bracie w Chrystusowym kapłaństwie. Ten dzień dzisiejszy wpisuje się na pewno złotymi kartami w historię naszej młodej parafii. Z wielkim wzruszeniem witam Cię dzisiaj w murach tej świątyni jako pierwszego kapłana pochodzącego z tutejszej wspólnoty. Czynię to razem z księdzem Januszem, czynię to razem w duchowej łączności z księdzem Piotrem. Wiemy wszyscy, jak bardzo droga jest Ci ta świątynia. Można powiedzieć, że ona zrastała tutaj razem z Tobą. I śmiem powiedzieć, że ten Kościół stał się Twoim domem. Ale stał się domem dlatego, że Twoja rodzina była i jest Kościołem domowym. Jest domem, w którym Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu. Jest domem, gdzie miłość staje się codziennością, a kapłan nie czuje się gościem, ale domownikiem. Widzisz, nasza świątynia przed tym dzisiejszym dniem nabrała nowego blasku. Pojawił się szczególny znak. Oto zapłonął ogień. Przygotowana dłutem rzeźbiarza gloria wokół tabernakulum ma nam wskazywać przede wszystkim na tajemnicę Bożej miłości, zdolnej do zatracania się w ofierze miłości. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Jezus obecny w Eucharystii. Niech Ci, Księże Damianie, przez całe Twoje kapłańskie życie pozwala rozgrzewać Twoje serce, rozpalać się, abyś był dla ludzi coraz bardziej autentycznym znakiem tej Bożej, nieskończonej miłości. Spalaj się dla Chrystusa, ale nigdy nie wypal się dla ludzi. Dziś dzień zesłania Ducha Świętego. To także ogień był w wieczerniku znakiem działania mocy Bożego Ducha. Niech ten sam Duch, cała wspólnota dzisiaj się o to modli, rozpala w Tobie
ten ewangeliczny zapał, który w kapłańskim sercu będzie ciągle budził niepokój z powodu tego, że ludzie tak mało jeszcze kochają Jezusa. Sam bądź żywą pochodnią wśród mroków zła tego świata, aby pokazać przez pokorę i wierność, że świętość jest dzisiaj możliwa. Wracaj zawsze do tej naszej wspólnoty, jak do swojego domu, gdziekolwiek Pan Cię pośle. Módl się za nas, a z nami proś dobrego pasterza, aby nie brakło odwagi młodym, może dzisiaj tutaj z nami obecnym, których Bóg wzywa do służby we wspólnocie Kościoła. Dziękujemy za wymowny dar, który przekazałeś dla naszej parafii. Tron pod monstrancję, tron pod Najświętszy Sakrament. Odczytujemy ten dar też w kategorii znaku, bo on właśnie wyraża pięknie powołanie każdego kapłana. Mamy swoim życiem innym pokazywać żywego Chrystusa. To Chrystus ma królować, a my jesteśmy tylko Jego marnymi sługami. Nie zasłaniaj nigdy sobą Jezusa. Życzymy Ci, by Jego chwała objawiła się w Twoim kapłaństwie. Niech Bóg będzie uwielbiony w Twoim życiu i powołaniu. Drodzy radiosłuchacze, byliśmy i telewidzowie, byliśmy świadkami i przywitania księdza Damiana Matusza, księdza prymicjanta, który dzisiaj przybył do swojego kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. To oczywiście piękne, wzruszające momenty. Prymicjanta przywitały dzieci, prymicjanta przywitała liturgiczna służba ołtarza oraz parafianie i ksiądz proboszcz Maciej Kandefer. Dla tych wszystkich, którzy tutaj do tej świątyni przychodzą, jest to moment również wzruszający, ponieważ jak słyszeliśmy, ta gloria koło Najświętszego Sakramentu to piękny czas, żeby zobaczyć, jak ten ołtarz pięknieje. A szczególnie to miejsce, w którym znajduje się Najświętszy Sakrament. Ale także i ten dar dla parafii, ten tron pod Najświętszy Sakrament, jakże ważny, jakże piękny, bo przecież ilekroć wierni będą spoglądać na Najświętszy Sakrament, tyle razy będą mogli także doświadczyć, że jeden z kapłanów, ten pierwszy z tej wspólnoty parafialnej właśnie ofiarował taki dar, żeby to wspólnie razem przeżywać każdą adorację Najświętszego Sakramentu. I w jaki sposób będzie tu zawsze obecny właśnie poprzez ten dar. Moi drodzy, już za chwilę uroczysta msza święta, którą odprawi ksiądz Damian Matusz. Msza święta, w której będziemy dziękowali za jego kapłaństwo. Dziękować będziemy za całą wspólnotę parafialną. Będziemy dziękować za rodzinę, za mamę, za tatę, za rodzeństwo i za tych wszystkich, którzy modlili się w jego intencji przez te 6 lat, a może i dłużej. Może już wcześniej ta myśl była, że może to właśnie on zostałby kapłanem. Moi drodzy, ale też dzisiaj dziękujmy za wszystkich wczoraj wyświęconych kapłanów. Wszystkich chcemy objąć naszą modlitwą, naszym zatroskaniem i powiedzieć im, jesteśmy z wami. Modlimy się za was. I dziękuję tym radiosłuchaczom, którzy dołączyli wczoraj do grona tych modlących się za neopresbiterów. To kolejny rok, kiedy podejmujemy taką modlitwę. To kolejny rok, kiedy właśnie ci nowo wyświęceni kapłani będą mieli swoich opiekunów duchowych, którzy będą ich wspierać.
Może nawet i nie dowiedzą się o ich istnieniu. Może nigdy nie zobaczą tak fizycznie te osoby, które się modlą. Ale na pewno wielkim darem jest to, co czynicie, właśnie modlitwa. Moi drodzy, już na zewnątrz przygotowani są ministranci. Za chwilę w uroczystej procesji będą wprowadzać właśnie księdza prymicjanta już w szatach liturgicznych, w szatach kapłańskich. I będziemy uczestniczyli w tej uroczystej mszy świętej. Niech właśnie ten czas, który tu będziemy dzisiaj, będzie dla nas taką refleksją nad naszym życiem. Czy my prosimy o Ducha Świętego? Czy my się otwieramy na to Boże wezwanie? I czy modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne? Potrzeba tej modlitwy także za właśnie kandydatów do seminarium w Przemyślu, ponieważ jeszcze ich nie mamy. Więc niech ta nasza modlitwa nam wszystkim jakoś tak towarzyszy. W tym momencie już kapłani właśnie wychodzą z kościoła i udają się w uroczystej procesji do ołtarza. Już za chwilę uroczysta msza święta prymicyjna księdza Damiana Matusza z Przemyśla. I też dzisiaj ta msza święta w asyście tych kapłanów najbliższych, których zna ksiądz prymicjant i razem chcą trwać na modlitwie przy ołtarzu, wspólnie razem, jak to słyszeliśmy w powitaniu, jako w tym chrystusowym kapłaństwie, wspólnie razem przeżywać najpiękniejszy moment dla każdego kapłana, czyli msza święta. Rozpocznijmy właśnie tę naszą transmisję tej mszy świętej, otwierając się na to wszystko, co dzisiaj w uroczystość zesłania Ducha Świętego podpowiada nam Duch Święty, co chce uczynić w naszym życiu, w tej naszej codzienności, bo to jest nam dzisiaj bardzo potrzebne, byśmy byli otwarci na działanie Bożego Ducha. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami. Dziś radujemy się uroczystością zesłania Ducha Świętego na apostołów. Jaki efekt przyniosło to ich w życiu? Uczniowie stali się świadkami Chrystusa. Moi drodzy, jest to doskonała okazja, by pochylić się nad naszym dniem Pięćdziesiątnicy, nad momentem, kiedy to my zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Czy to podczas sakramentu bierzmowania, czy każdy z nas podczas Chrztu Świętego. Jakie dzisiaj przynosimy owoce światu? Z pomocą przychodzi nam święty Paweł, kiedy mówi, że owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Miłość i radość jest również tym, co gości dzisiaj w moim sercu. Za spotkaną mnie dobroć i ogromną życzliwość. Dlatego dziękując za nią, pragnę tę dzisiejszą mszę świętą ofiarować za całą moją rodzinę, moich bliskich i wszystkich moich dobroczyńców. A za to, że w naszym życiu nie zawsze owoce Ducha Świętego są obecne, przeprośmy Pana Boga i prośmy Go o miłosierdzie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą nową uczynkiem zaniedbania. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wysokości pokój. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. A jest Cię, o sławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci sławimy. Jest Pana Twoja, a nie może.
módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Bardzo wielki, jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twoich stworzeń. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem, i odnawiasz oblicze ziemi. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z dzieł swoich. Niech miła Mu będzie pieśń moja. Będę radował się w Panu. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Boży Duch w was mieszka. Jeśli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeśli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże.
świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Zacznijmy od tego, co było na początku. A na początku była tylko sterta desek. Obok kubka gwoździ, duże białe płótno i potrzebne narzędzia do pracy. W końcu zakasane rękawy i ręce chętne do mozolnej pracy. I wiele lat wysiłku i trudu, żeby coś z tego było. Żeby się utrzymała na wodzie, żeby nie zatonęła, żeby pokonywała burzę, żeby żagiel się nie rozdarł, a maszt nie złamał. Co to takiego? Co się dzieje? To mama Krystyna i tato Józef budują już czwartą łódź życia, której nadadzą sens i cel i kierunek. I choć każda rodzina, w której rodzi się kapłańskie serce, jest narażona na liczne burze, czasem urągania, to jednak Bóg widzi trud i wynagradza swym wielkim błogosławieństwem. Dlatego, Damianie, bądź dzisiaj wdzięczny swoim rodzicom za dar życia, za przykład ich wiary, za ofiarną miłość, wychowanie i modlitwę. I nie mogę o tym nie wspomnieć, a tacie szczególnie, za cierpienie, które ofiarował za Grześka, Anetę, Bernatkę, Agnieszkę i za ciebie też ofiarował. Jednak z czasem pojawia się konkretny dzień, konkretny miesiąc i konkretny rok, bardzo konkretny czas, w którym Bóg powołuje, bo Bóg zna, przeznacza, ustanawia i posyła, tak jak wtedy, dawno, dawno temu, tak jak Maryję. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Tak jak Mojżesza, idź przeto teraz, oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. Tak jak Szawła, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań. Wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. W końcu, tak jak Piotra i Andrzeja, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi.
I tak jak proroka Jeremiasza, zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Zanim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. I prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Znał, poświęcił, ustanowił. A kiedy takie dziecko innego powołania przychodzi na świat, Bóg daje mu inne imię. Takie, które zobowiązuje, wywołuje podziw, czasem wzgardę. Każe więcej od siebie wymagać, być odpowiedzialnym, budować na szacunku i na dobroci. Wkłada w serce wiarę, a czasem wywołuje w otoczeniu nienawiść, agresję, niechęć, a może i zazdrość. To niezwykłe imię na całe życie brzmi kapłan. Drogi Damianie, Twoje życie jest jak łódka. Zaczyna powolny rejs, przemierza pierwsze szlaki, rozwija żagle, przecina wzburzone czasem tafle wody i fale, aż w końcu wyrusza coraz dalej w dalszy rejs, od dzieciństwa przez młodość, aż ku dorosłości. Twoje życie jest jak łódka, której ster trzymasz w ręku, a raczej której ster oddałeś w ręce Jezusa. On Ci błogosławi, On Cię prowadzi, On będzie Cię nieustannie umacniał. To jest Twój rejs i to jest Twój dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy wszyscy wołamy właśnie w dniu dzisiejszym, aby odezwał się ten ów szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i wypełnił żagle łódki Twojego życia tchnieniem Ojca, czyli samym Duchem Świętym, który obdarzy Cię swoimi darami. A Ty każdego dnia zapraszaj Go do swojego życia i oddawaj Mu całego siebie. Twoje nogi niech kroczą tam, gdzie nikt nie idzie, a gdzie Ty jesteś potrzebny. Twoje ręce niech będą poobdzierane i poobijane, bo to cena gestów dobroci i miłości. Twoje usta niech wypowiadają mocne, wzywające do nawrócenia słowa, które będą prawdziwe i bez zakłamania. Twoje oczy niech widzą szerzej i dalej i widzą to, czego inni nie widzą. Twoje usta niech słyszą, Twoje uszy niech słyszą nieme wołanie o pomoc, którego normalnie nie słychać. I w końcu Twoje serce niech po prostu kocha. Po co to wszystko? Dla Niego, bo On Cię wybrał, a Ty na to odpowiedziałeś. Jednak w życiu każdego powołanego do kapłaństwa pojawiają się liczne burze, przeciwności, przeciwny wiatr, mgły na drodze, które ograniczają widzenie. Ale Ty przechodź ponad tym wszystkim i bądź zawsze wpatrzony w oblicze Chrystusa i zawsze wsłuchuj się w Jego głos, który dziś jest mocno zagłuszony w tym naszym świecie, dzwoniącymi telefonami, muzyką w słuchawkach, na uszach, kolorowymi obrazami telewizora, zielonym papierkiem, na którym widnieje oblicze Władysława II Jagieły czy Zygmunta I Starego. Niech Twoje serce oplecione nicią powołania, taką delikatną, cienką, łatwą do zerwania, pociąga Cię zawsze ku sercu Chrystusa w oblubieńczym oddaniu. A wtedy pojawia się relacja Ty i Bóg, która się nie kończy, która się rozwija, która wzrasta, bo w łódce życia każdego księdza, Damianie Twojej też, pierwszym kapitanem życia musi być zawsze Bóg, bo inaczej Bogiem w kapłańskim życiu staje się coś lub ktoś. A wtedy rozpoczyna się tragiczna historia życia. Brak autorytetu, niechęć do powołanego, odraza, obmowa za plecami, zgorszenie wiernych.
a największą porażką każdego księdza jest to, gdy zbawi cały świat, a na duszy swojej szkodę poniesie. Drogi Boże, dziękuję Ci dziś za łódź życia Damiana, za to, że nieustannie strzegłeś jej przed licznymi wichrami, nawałnicami tego świata. Dziękuję Ci za to, że wypłynął na głębie, choć było to związane z dużym ryzykiem. Dziękuję Ci za to, że w łódce jego życia nie było sytuacji, żeby poszedł całkowicie na dno. Dziękuję Ci za jego dom, w którym dziś otrzymał błogosławieństwo od mamy i od taty. Dziękuję za to, że wczoraj napełniłeś żagiel jego łodzi wichrem Ducha Świętego, który uzdalnia, który dodaje łaski, pomaga wypływać na głębokie wody i rozwijać owoce w życiu. Dlatego bądź uwielbiony, Boże, za dar kapłańskiego powołania księdza Damiana. Damianie, jeśli masz rozświetlać innych, najpierw sam musisz być wypełniony światłem. Jeśli chcesz uwalniać ludzi z niewoli grzechu, najpierw sam musisz być wolny od różnego rodzaju zniewoleń. Jeśli chcesz, żeby Cię słuchali, najpierw sam musisz być autentyczny i prawdziwy. Jeśli pragniesz komuś wskazać dobrą drogę, najpierw sam musisz być świadkiem wiary. Skończył się czas przygotowania do kapłaństwa, a zaczyna się czas, w którym trzeba ubrać zbroję, o której mówił święty Paweł. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości i tarczę wiary. Hełm zbawienia, miecz ducha i buty głoszenia, radosnej nowiny o pokoju. Dlatego złap teraz w żagle wiatr i wyruszaj na wojnę. Walcz o duszę tych, którzy będą Ci powierzeni. I tu zaczyna się trud życia, bo staniesz na pierwszej linii frontu, gdzie będziesz najbardziej narażony na ataki wroga. Ale Ty idź i nie ustawaj. Bo wiesz, komu służysz, bo wiesz, kogo kochasz, bo wiesz, komu oddałeś swoje życie. Dlatego teraz wołam do was wszystkich, do każdego z was. Módlcie się za te wszystkie kapłańskie łodzie, które pływają wokół nas, które znasz, które przygotowywały cię do różnych sakramentów, którym coś zawdzięczasz. A dziś w sposób szczególny módl się za księdza Damiana, bo on dzisiaj modli się za was. Damianie, zostałeś z ludzi wzięty i do ludzi posłany, dlatego idź do ludzi. Bo musimy też wiedzieć o tym, że księża są jak samoloty. Gdy jeden upadnie, trąbią o tym wszystkie media. Milczą jednak o tych, którzy ciągle wspaniale latają. Chcę, żebyś należał do tych, którzy ciągle pięknie latają. Dlatego dziś, w dniu Twoich prymicji, modlę się, żeby Bóg nieustannie strzegł Cię przed wichurami, nawałnicami, których nie jest mało w kapłańskim życiu. Bo żaden wierny i głoszący prawdę kapłan nie jest wygodny. Modlę się, żeby Bóg chronił Cię przed pokusami, bo pokusa jest szatańskim wołaniem, żeby wejść w grzech. Więc wystrzegaj się tego. Modlę się, żeby łódź Twojego życia nigdy nie poszła na dno, w odmęty otchłani, wraz z tymi, którzy będą Ci powierzeni, a których będziesz prowadził do nieba. Bo kiedy kapłan błądzi i upada, to wchodzi na drogę potępienia, a za nim idą jego owce. Dlatego jako ksiądz nie daj się uderzyć, nie daj się upodlić, a jak oberwiesz, to i tak powstań, bo przed Tobą stoi Chrystus i Cię chroni i podtrzymuje, bo Go wybrałeś, bo On wybrał Ciebie, bo Ty Go kochasz, bo On kocha Ciebie. Dlatego powtórzę za Jezusem, wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów.
odtąd ludzi będziesz łowił, odtąd każdego dnia będziesz wypływał i będziesz się trudził, będziesz wskazywał, zarzucał, nawoływał, a czasem i piętnował. Ale ostatnio w wielu sytuacjach te ryby jakieś takie oporne, takie o zatwardziałych sercach, bardzo zarozumiałe, zbuntowane, coraz bardziej głuche, płynące po swojemu, a nie słuchający Ewangelii w tym dzisiejszym świecie, nie żyjące według wskazań pasterzy, jakieś takie płytkie i bez Bożego Ducha, nie praktykujące, nie modlące się. I tu jest wyzwanie. Jednak właśnie do takich przede wszystkim trzeba iść. Ależ cierpi rybak, kiedy po całym dniu pracy zerka do swojej rybackiej sieci i widzi, że ta jest pusta, a jego praca nie przyniosła żadnych efektów. Ależ cierpi rybak, kiedy po całym dniu pracy zerka do swojej rybackiej sieci i widzi, że ta jest wypełniona po brzegi, ale patrzy i widzi same jakieś takie zdechłe te ryby, takie śnięte, gnijące ryby już za życia i zadaje wtedy pytanie, co się z nimi dzieje, jak je ratować, jak im pomóc. Damianie, prawdopodobnie nie ocalisz całego świata. Niektórzy będą brali cię za nudziarza, nie wezmą cię za bohatera. Często nie docenią tego, co będziesz dla nich robił. Nie będą się z tobą zgadzać i będą ci chcieli udowodnić nawet to, że Boga nie ma. A ty im wtedy odpowiedz: ocaliłem jedną duszę, bo wybaczyłem jej grzechy podczas spowiedzi. Pokrzepiłem czyjeś serce jednym zdaniem mojej homilii. Dałem dobre świadectwo przez moje dobre życie. Obdarowałem Bogiem człowieka dzięki Komunii Świętej. Miałem dla was czas. Pokazałem wam, gdzie mieszka Bóg, gdzie jest ukryty w Najświętszym Sakramencie. Dla takich chwil warto się trudzić, bo kapłan jest kredką Pana Boga, dzięki której koloruje on świat miłością. Dlatego dąż do tego, żeby wydzierać z łap szatana jak największą liczbę dusz, żebyś dopłynął szczęśliwie i bezpiecznie do portu, który nazywa się niebo. O, i jeszcze ksiądz Jan Twardowski, jakże on nas pokrzepia, mówiąc: własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam. W lipcowy poranek mych święceń dla innych szary zapewne, jakaś moc przeogromna z nagła poczęła się we mnie. Jadę z innymi tramwajem, biegnę z innymi ulicą. Nadziwić się nie mogę mej duszy tajemnicą. Nadziwić się nie mogę Damiana duszy tajemnicą. Amen. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie
przez Niego wszystko się stało. On to dla nas dla naszego zbawienia. W świątecznym dniu Pięćdziesiątnicy, w którym otrzymaliśmy dary Ducha Świętego, aby być ludem Nowego Przymierza, skierujmy do Boga nasze pokorne prośby. Przybądź, Duchu Święty, spójrz z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby pełni mocy Ducha Świętego gorliwie głosili Ewangelię ludziom na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Módlmy się za sprawujących władzę w naszej ojczyźnie, aby służąc innym zawsze kierowali się dobrem drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Módlmy się za księdza prymicjanta, aby pełen darów Ducha Świętego z wielkim zapałem i gorliwością oddał się na służbę Bogu i ludziom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Módlmy się za rodzinę księdza prymicjanta, aby dobry Bóg obdarzał ich błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami na każdy dzień. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Bez Twego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędzę. Módlmy się za zmarłych, aby Duch Święty, sprawca wszystkiego we wszystkim, wskrzesił ich w dniu ostatecznym do nowego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Módlmy się za nas samych, abyśmy napełnieni darami Ducha Świętego promieniowali w swoich środowiskach wiarą, nadzieją i miłością. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Boże, Ojcze, od którego pochodzi zesłany dzisiaj Duch Święty, wysłuchaj nasze błagania, abyśmy postępując w prawdzie i miłości byli w świecie świadkami wielkich dzieł Bożych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
naszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Józefem Sebastianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Adama, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić. Thank you.
nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Thank you.
módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działał w mocy Ducha Świętego, a pokarmem eucharystycznym przez Niego uświęconym przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Krótkie tylko ogłoszenia duszpasterskie, przede wszystkim zaproszenie na dzień jutrzejszy. Jutro przeżywamy święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, a w naszej wspólnocie chcemy jeszcze raz dziękować Panu Bogu za powołanie księdza Damiana. Dlatego wszystkich parafian zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18 i później na spotkanie takie w formie agapy w Dolnym Kościele. Bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast w czwartek, w uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, ksiądz Damian odprawi mszę świętą w kaplicy szpitalnej. To bardzo ważne miejsce też dla naszej wspólnoty parafialnej. Serdecznie zapraszamy. Najbliższą niedzielę w uroczystość Trójcy Przenajświętszej przeżywać będziemy tutaj na placu przy domu parafialnym takie radosne spotkanie w formie pikniku rodzinnego. Na to spotkanie zapraszamy razem z zarządami osiedli Winna Góra i Krakowskie. Trwają zapisy na pierwszą pielgrzymkę z Przemyśla do Częstochowy i bardzo też serdecznie zachęcamy do zapisywania się na autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę i do sanktuarium w Gidlach, która jest planowana na sobotę 6 lipca. Na zakończenie chciałbym zachęcić dzisiaj bardzo szczególnie do zakupu niedzieli, albowiem w dodatku niedzieli przemyskiej są zamieszczone sylwetki neopresbiterów, księdza Damiana, ich motta z obrazków prymicyjnych, a także są zdjęcia diakonów, którzy przyjęli święcenia diakonatu w zeszłym tygodniu. Księże Damianie, dzisiejszy prymicjancie, od wczoraj jesteś kapłanem Bożym, który dziś pierwszy raz złożył ofiarę w imieniu ludu. Jesteś kapłanem Chrystusa, jesteś kapłanem na wieki i nic z tej odciśniętej na Twoim sercu pieczęci nie zatrze. Kapłan to żywy świadek tego, co głosi. Jest monstrancją, bo jego rolą jest pokazywać Jezusa. Księże Damianie, swoim życiem służysz Chrystusowi, a to znaczy, że masz być jak dobry pasterz. Masz znać swoje owce, słuchać ich głosu, a one będą podążać za tobą. Drogi księże, przyjmujesz służebne kapłaństwo, które jest powołaniem i łaską, darem i tajemnicą. Otrzymujesz ten dar w szczególnym roku, naznaczonym wieloma znamiennymi rocznicami, z których wyróżnię trzy najważniejsze. Obchodzona rocznica 100 lat odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i obchodzona przed tygodniem 40. rocznica kapłaństwa metropolity przemyskiego naszego arcybiskupa księdza Adama Szala. Księże Damianie, życiem służysz Bogu, ale pamiętaj, że jesteś synem Polski, tej ziemi, która zrodziła wielkiego papieża Jana Pawła II oraz twego przewodnika i nauczyciela księdza arcybiskupa Adama Szala. Idąc ich śladami, bądź przewodnikiem dla tych, którzy zostaną ci powierzeni. Zaś światło Ducha Świętego niech przymnoży ci jego darów i niech przynosi jego owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, gorliwość, mądrość, dobroć, łagodność, wiarę, skromność, wstrzemięźliwość i czystość. Niech Pan cię strzeże i tobie błogosławi, a Matka Najświętsza, Królowa Polski,
weźmie w swoje opiekuńcze dłonie wszystkie Twoje sprawy i otoczy Cię płaszczem swej opieki. Drogi nam księże Damianie, dzisiejsza Twoja prymicja dla nas, członków archidiecezjalnego chóru Magnificat, jest szczególnie wzruszająca, gdyż pamiętamy Cię jako dobrego tenora i naszego niezwykle sympatycznego i skromnego kolegę. W imieniu wszystkich członków chóru oraz jego dyrygenta i dyrektora, księdza prałata Mieczysława Gniadego, pragnę złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia niezłomnej wiary i nieustannego błogosławieństwa Bożego na nadchodzące lata posługi kapłańskiej. Całe swe życie podążaj z nadzieją i ufnością za Panem, a wszystko, co zamierzasz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi. Miej w sercu Bożą miłość i dziel ją z bliźnimi. Pielęgnuj w sobie uśmiech i nie zatrać poczucia humoru. Nade wszystko słuchaj Boga, ale też słuchaj ludzi. Nieś bliźnim Bożą miłość, głoś wiarę i umacniaj nadzieję. W imieniu archidiecezjalnego chóru Magnificat zapewniam Cię, że było dla nas prawdziwym dobrem i zaszczytem ubogacać się na co dzień Twoją postawą i świadectwem głębokiej wiary z życia. Niech Pan darzy Ciebie zawsze swoim błogosławieństwem, a w Twoim sercu niech rozkwita Boża radość. Szczęść Boże! Trochę te nasze uroczystości się przedłużyły, ale pozwólcie jeszcze, że wobec tego wszystkiego, tej ogromnej radości, jaka wypełnia moje serce, zechcieliście jeszcze wysłuchać kilku moich słów. Boże, Ty sam jeden powołujesz ludzi do swojej służby. Tobie niech zabrzmi pieśń uwielbienia za łaskę powołania, jakim mnie obdarzyłeś. Dziękuję Ci za wszelkie łaski, jakie zsyłałeś na mnie przez te wszystkie lata mego życia. Dziękuję Ci za moich rodziców, moje rodzeństwo, za kapłanów, jakich postawiłeś na mojej drodze, za wychowawców, za całą moją wspólnotę parafialną, w jakiej dane mi było dorastać, umacniać się w wierze. Tobie polecam wszystkich ludzi dobrej woli i wszystkich moich dobroczyńców. Maryjo, Matko Kapłanów, Tobie zawierzam całe swoje kapłańskie życie. Prowadź mnie drogą za Chrystusem, jedynym i wiecznym kapłanem. Drodzy rodzice, jeszcze raz serca Wam dziękuję za dar życia, wychowania, przede wszystkim za przykład wiary i chrześcijańskiego życia. Za wiele nieprzespanych nocy, za cierpliwość w błędach i drogę, która prowadziła do Boga. Za Wasze modlitwy, ale i szczególnie za ofiarny ból i cierpienie. Niech Bóg to wszystko Wam wynagrodzi kiedyś w swoim królestwie. Największym skarbem, jaki małżonkowie mogą dać światu zaraz po swojej miłości, jest potomstwo. A największy dar, jaki mogą ofiarować swojemu potomstwu, to rodzeństwo. Dziś dziękuję za ten dar. Za całą naszą wspaniałą piątkę. Kochane rodzeństwo, drogie siostry i bracie, dziękuję Wam za wspólne lata, za wiele wspólnych radości i uśmiechów, za to, że zawsze można liczyć na Wasze wsparcie. Dziękuję również i w swym sercu zachowuję całe Wasze rodziny i bliskich. Modlitewną pamięcią i swoją wdzięcznością obejmuję także księdza arcybiskupa Adama za dar posługi sakramentalnej, przez którą stałem się Bożym kapłanem.
rozeznawaniu mojego powołania niezbędny był czas 6-letniej formacji w przemyskim seminarium. Za wszelki trud włożony w formację dziękuję całej wspólnocie seminaryjnej, na ręce obecnego tutaj rektora i naszego kursowego wychowawcy, księdza Konrada Dyrdy. Serdeczny Bóg zapłać. Dziękuję również braciom klerykom, szczególnie z przemyskiego krajaństwa, ale także i pozostałym, za waszą życzliwość, za czas wspólnej formacji i za dzisiejszą modlitwę. Słowa wdzięczności kieruję do posługujących w naszej parafii kapłanów, księdza proboszcza Macieja oraz księdza Marcina. Dziękuję za waszą stałą życzliwość, otwartość, przykład kapłańskiej wspólnoty, a szczególnie za pomoc i wsparcie w przygotowaniu dzisiejszych uroczystości. Do tych podziękowań pragnie włączyć się także cała moja rodzina. W dowód wdzięczności przyjmijcie od nas bukiet, ale bukiet wyjątkowy, bo modlitewnej wdzięczności. Moją pamięcią i wdzięcznością pragnę objąć także kapłanów, którzy wcześniej posługiwali w naszej parafii, szczególnie księży proboszczów, obecnego księdza Janusza, a także łączącego się z nami duchowo księdza Piotra Rymarowicza. Również dziękuję wam, bo dzięki wam rodziło się moje powołanie. Dziękuję także posługującym wśród nas innym duszpasterzom i wikariuszom. Szczególne podziękowania składam na ręce dzisiejszego kaznodziei i mojego bliskiego przyjaciela, księdza Dominika Długosza. Dziękuję za twoje tak cenne wsparcie w czasie mojej formacji, a także przykład oddania kapłańskiej posłudze, tak w radościach, jak i w trudach. A szczególnie dziękuję ci za czas rekolekcyjno-wakacyjnej pewnej nocy, nocnej rozmowy wspartej licznie przelanymi naszymi łzami, która zaowocowała decyzją o wybraniu drogi kapłaństwa. Zawsze pozostaniesz bliski memu sercu. Dziękuję wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego za dar waszej obecności i modlitwy. Poprzez swoje życie spotykałem wielu ludzi i wiele wspólnot na swojej drodze. Moja wdzięczność płynie również w ich stronę. Dziękuję służbie liturgicznej za lata wspólnej posługi i za zaangażowanie i uświetnienie dzisiejszej liturgii. Dziękuję również parafialnej scholi z panem Tomkiem na czele. Bóg zapłać również harcerzom, którzy podjęli posługę podczas dzisiejszych uroczystości. Za wspólnie przeżyty czas i uświetnienie dzisiejszej liturgii dziękuję tak drogiemu i bliskiemu memu sercu chórowi Magnificat na ręce dyrygenta księdza Mieczysława Gniadego. Dziękuję za waszą ciągłą życzliwość, także wtedy, gdy z siedziby chóru przeniosłem się niedaleko, bo za mur wyżej. Dziękuję wspólnocie ruchu apostolstwa młodzieży, w której wzrastałem i umacniałem swoją wiarę. Dziękuję moim bliskim, moim przyjaciołom i kolegom z dzieciństwa, dorastania i czasu szkoły. Dziękuję również moim nauczycielom, wychowawcom, katechetom za modlitwę i stałą życzliwość. Szczególnie dziękuję mojej wychowawczyni z czasów liceum, pani Małgorzacie Jędruch. Moi drodzy parafianie, nie ukrywam, że zawsze chciałem tak powiedzieć. Nie sposób wyrazić mojej wdzięczności względem was. Jako parafia razem dzielimy smutki i radości. Dziś tą radość chcę dzielić się razem z wami. Lecz wprawiacie mnie w niemałe zakłopotanie, ponieważ wasza życzliwość, wasze wsparcie, otwartość i pomoc w dzisiejszych uroczystościach sprawiają, że nie sposób odwzajemnić tej dobroci, jaka spotkała mnie z waszej strony. Za wasze zaangażowanie mogę odpłacić tym, co dla wspólnoty Kościoła najcenniejsze, a co przez kapłaństwo stało się moim udziałem. Jutro dowód wdzięczności pragnę złożyć najświętszą ofiarę w intencji całej wspólnoty parafialnej, na którą serdecznie zapraszam. Nie chcę pominąć tutaj nikogo, dlatego dziękuję każdemu. Niech każdy poczuje się objęty moją wdzięcznością i darem modlitwy. Wszystkim tu obecnym, jak i tym, którzy łączą się z nami dzięki diecezjalnej rozgłośni Radia Fara, dziękuję za dar wspólnej modlitwy.
i proszę was o modlitwę. Módlcie się za mnie, aby moje kapłaństwo było kapłaństwem na wzór kapłaństwa Chrystusowego. Ale módlcie się również o nowe powołania, szczególnie z naszej parafii. Szlaki zostały już przetarte, a następca na pewno by się przydał. Jednak w dzisiejszym świecie potrzeba odwagi, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie. Wszystkim raz, jeszcze raz, serca Bóg zapłać i dziękuję. Wszyscy uczestnicy mszy świętej prymicyjnej, którzy przystąpili do sakramentu pokuty i przyjęli komunię świętą, albo uczynią to w najbliższym czasie i pomodlą się w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać odpust zupełny. Ksiądz prymicjant udzieli teraz uroczystego błogosławieństwa. Po tym błogosławieństwie zejdzie do zachrystii zmienić szaty liturgiczne, a następnie wyjdzie udzielać błogosławieństwa indywidualnego. Najpierw zostanie udzielone błogosławieństwo kapłanom, siostrom, rodzinie. Następnie później proszę o taką cierpliwość całej wspólnocie parafialnej w miarę możliwości. Pan z wami. I z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Błogosławieństwo kapłanów i diakonów. Bóg, który powołuje robotników na swoje żniwo, niech w obecnych tu kapłanach, diakonach pomnoży łaskę Ducha Świętego otrzymaną przez włożenie rąk, aby do końca życia byli godnymi sługami Chrystusa i wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Amen. Drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie, w tym momencie jesteśmy świadkami błogosławieństwa kapłanów i diakonów. Ksiądz Damian w tym momencie udziela tego błogosławieństwa tym, którzy przybyli dzisiaj na tę uroczystość, tym kapłanom, którzy dzisiaj mu towarzyszą właśnie w tym pierwszym sprawowaniu mszy świętej w rodzinnej parafii. Wzruszający moment, bo to właśnie ten, który był przygotowywany przez kapłanów, teraz jest tym, który będzie właśnie im błogosławił. A to błogosławieństwo dzisiaj właśnie ma takie szczególne znaczenie. To pierwsze właśnie jako kapłana. I widzimy też właśnie, że i kapłani dziękują dzisiaj za to swoje kapłaństwo. A takim wyrazem tego dziękczynienia choćby jest to, że dziękują księdzu prymicjantowi też swoją modlitwą, ale także ucałowaniem rąk kapłańskich, tych rąk, które zostały namaszczone świętym olejem podczas święceń kapłańskich. Błogosławieństwo kleryków. Naszym braciom, którzy usłyszeli głos Pana i przygotowują się, by służyć Mu jako kapłani, niech Bóg udzieli światła i mocy, by poznali wielkość swego powołania i coraz goręcej miłowali Chrystusa i Jego Kościół. I teraz błogosławieństwo kleryków. To ta wspólnota, w której ksiądz Damian był przez 6 lat
i tam wzrastał w tej wspólnocie. To bardzo ważny czas dla wszystkich kapłanów, właśnie pobyt w seminarium i wzrastanie na drodze do kapłaństwa. Błogosławieństwo osób zakonnych. Niech Bóg swoim błogosławieństwem sprawi, abyście chlubili się tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla was, a wy dla świata. Niech Pan, któremu przyrzekliście wiernie służyć, sam będzie waszą nagrodą, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ksiądz prymicjant podchodzi teraz do osób, które poświęciły się całkowicie na służbę Panu Bogu w zakonie. To też i osoby z rodziny, ale także i ci, którzy stanęli na drodze księdza Damiana poprzez różne posługi, czy to właśnie w seminarium, czy to podczas różnych rekolekcji, czy także właśnie nasze siostry radiowe, które też w jakiś sposób są związane z każdym powołaniem, które wzrasta na terenie naszej archidiecezji przemyskiej. To błogosławieństwo otrzymują właśnie osoby, które się poświęciły Panu Bogu w zgromadzeniach zakonnych. I módlmy się wspólnie właśnie też za te osoby, które idą drogą swojego powołania. Błogosławieństwo rodziców. Bóg, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na ziemi i który wybrał Maryję za matkę swojego Syna, niech błogosławi moim rodzicom, darzy ich zdrowiem, napełnia pokojem i radością i po długim życiu doprowadzi do wiecznego szczęścia. Przyjmij, Matko, Boże błogosławieństwo, którym mnie obdarzył Bóg. Niech ci błogosławi Pan zastępów, abyś cieszyła się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Niech spełni wszystkie twoje prośby i wspomoże twoje zamiary. Niech Bóg darzy cię długim życiem, a gdy ustawać będą twoje siły, niech cię nie opuszcza, ale pomnoży łaskę wytrwania aż do końca, abyś mogła stać się uczestnikiem wiecznego dziedzictwa w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Błogosławieństwo sióstr, brata, ich rodzin i narzeczonej. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, przez które niech stąpi na was łaska Boża, abyście umocnieni potęgą Ojca Wszechmogącego, pouczeni mądrością Syna Bożego i rozpaleni miłością Ducha Świętego, czynili postępy w mądrości i łasce u Boga i u ludzi, przez Chrystusa Pana naszego. I w tym momencie podchodzi ksiądz prymicjant także do swoich najbliższych, do swojego rodzeństwa, także do rodzin rodzeństwa. To też taki szczególny czas właśnie tej modlitwy. Też warto tu wspomnieć, że pan Grzegorz, który mnie posługuje w naszym wozie, to także rodzina do księdza prymicjanta, więc też obejmujemy całą rodzinę naszą modlitwą. To też do rodziny należy pani Aneta, która też często występuje w Radiu Fara
w swoim programie krośnieńskim, więc też właśnie to jest ta rodzina też właśnie obecna tutaj. Błogosławieństwo wszystkich wiernych. Was wszystkich tutaj zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. I tak, drodzy radiosłuchacze, drodzy telewidzowie, kończy się nasza transmisja uroczystej mszy świętej prymicyjnej, która dzisiaj sprawowana była w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu. To w tej świątyni parafialnej pierwszą mszę świętą prymicyjną odprawił ksiądz Damian Matusz. Z wielkim wzruszeniem spoglądaliśmy i uczestniczyliśmy w tej uroczystej liturgii, w powitaniu i w mszy świętej, ale także bardzo wymowny jest ten moment udzielania prymicyjnego błogosławieństwa tym, którzy zgromadzili się na tej uroczystości. Mam nadzieję, że także poprzez tę transmisję dzisiaj powiedzieliśmy całemu światu o tym, że kapłaństwo jest Chrystusowe, że kapłaństwo nie byłoby bez Chrystusa. Dlatego też z wielką pokorą ksiądz Damian dzisiaj mówił o tym, dziękując, że prosi o modlitwę. I jest to wezwanie także dzisiejszego kaznodziei, abyśmy nie zostawili kapłanów, którzy muszą zmagać się z różnymi problemami, ale też dzięki modlitwie możemy ich ustrzec także przed różnymi pokusami, przed różnymi sytuacjami, które mogą niszczyć właśnie to Boże kapłaństwo. Dzisiaj niech nastąpi ta promocja tego Bożego wezwania i módlmy się o nowych kapłanów, o nowe powołania, by nigdy ich nie zabrakło. Ksiądz Damian Matusz w tym momencie jeszcze udziela błogosławieństwa wszystkim zebranym dzisiaj na tej uroczystej mszy świętej i ten znak także przekazujemy, to błogosławieństwo tym wszystkim, którzy łączyli się razem z nami podczas tej transmisji. W sposób szczególny pozdrawiamy tatę pana Józefa, który w tym momencie także był razem z nami i modlił się dzięki naszej transmisji. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i telewidzom za to, że byliście razem z nami, że właśnie w ten szczególny czas dla naszej archidiecezji, kiedy wczoraj uczestniczyliśmy w obrzędzie święceń, a teraz uczestniczyliśmy w mszy prymicyjnej, byliście razem z nami i że wspólnie trwaliśmy przy naszych kapłanach. W tym momencie żegnam się już z Państwem i oddaję głos do studia Radia Fara w Jarosławiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.